pole pacjenta. Kicker. Kicker, kicker. Dwanaście power. Dual to ohm. Voice coil. Czyli podwójna cewka dwuohmowa. Zabieramy się do tego delikwenta, dlatego że generalnie zdaje się, że nic nie jest, ale niestety głośnik dziwnie pracuje. Wygląda na to, że cewka ma wsparcia w sobie samej i niestety głośnik przez to też ma dziwną pracę, dziwnie się zachowuje, ma takie jakieś podbicia. Jeżeli podbije, jeżeli wykona się wsparcie, to wtedy go podbija i ma takie jakieś dziwne wyskoki w górę, także no, nie jest to normalne. Postaramy się zobaczyć do niego, co mu dolega. Zobaczymy, jak uda się rozebrać głośnik. Głośnik posiada pierścień plastikowy, trzeba będzie się go najpierw pozbyć. Sprawdzamy, jak jest przymocowany. Głośnik ewidentnie już był rozbierany. Posiada jakiś klej gumowy, dziwne jakieś takie wygląda na silikon w środku. Pozbędziemy się przewodów. Pozbędziemy się górnego pierścienia plastikowego. Musimy to zrobić ostrożnie. Podważając ten kawałek, ten pierścień. Tak, aby odseparować go od górnego resora. Nie uszkadzając przy tym tegoże właśnie resoru. Tutaj akurat pośpiech nie gra nam na korzyść, także staram się to robić powoli, po kawałku, tak aby dać odprężyć się spojnie klejowej, która jest pod tym plastikiem. Niestety na szybko tutaj nic nam się nie uda zrobić, musimy poświęcić na to troszkę czasu. No, pasuję się już nad tym głośnikiem od kurczę 30 minut, dlatego że nie mogę zbytnio zdjąć tego pierścienia górnego, a wszystko przez to, że jakiś artysta przede mną naciapał tam kleju do szyb na moje. Ten klej do szyb jest tak twardy, że nie idzie go teraz w tym momencie dobrze odseparować, ale za wielkim uporem mam nadzieję, że to się uda. Ale masa tego tu jest. Wystarczyło troszeczkę kurczę nałożyć tego kleju, żeby tylko się przykleiło. Membrana jest cała ubrudzona tutaj od silikonu jakiegoś. No, wygląda to ciekawie. Słychać, jak nasz silikon się rozwarstwia. Połowa już jest odseparowana, natomiast połowa jeszcze jest do wywalczenia. Teraz będziemy mieć gościa rozebrany, jeżeli chodzi o górny resor. Dużo tej gumy tam jest nawalone, dlatego ciężko to wydobyć.
Głośnik już jest prawie cały zapalowany. Jest jeden element, widzę, nadpęknięty. Musimy tutaj ostrożnie postępować, jeżeli chodzi o ten plastik, żeby go do końca nie łamać, dlatego że tu ma pęknięcie już gdzieś. Jak się unosi, to widać, że jest szpara w tym miejscu i nie chciałbym go całkiem urwać. Niestety już jest tak osłabione, że może do tego dojść. Właśnie w tym miejscu. Że nam to odeszło. Jest tutaj dosłownie klej do szyb. To nie jest silikon, to jest klej do szyb. Ludzie, nie używacie takich rzeczy. Nie używacie takich rzeczy. Ok, teraz spróbujemy odseparować górny resor. Widzicie? Ale lipa. Pierścień przypierdzielony na hamę jakimś kurde klejem do szyb samochodowych, a dolny resor odłazi kurde ręką, nie? Jest dziura taka, że po prostu prześwitnie. Zobacz, tutaj w ogóle nie było kleju pod spodem. I tak niektórzy naprawiają sprzęt. Tutaj guma akurat jest mięciutka. I miękkość można byłoby przerwać do miękkości dętki rowerowej. Takiej cieniutkiej jak od roweru sportowego. Tutaj separacja, no, wygląda, że nie będzie przebiegała złośliwie. Głośnik nam się ładnie tutaj słucha. Walczę cały czas z tym klejem do szyb. Cholera, no jest tego tyle napieprzone tutaj, że po prostu szkoda gadać, nie? Jeszcze mało tego, resor uciapany tym klejem tutaj dookoła cały. Jakby ktoś palcem smarował, kurde, smarki z nosa. Tak się nie robi, słuchajcie. To ma być też estetyka. Nie jest, kurde, wiecie. Także ten głośnik otrzymuje drugi raz życie, że to jest tak naprawdę odpad. Nie znaczy, że nie zasługuje na to, aby to było zrobione z estetyką. Ok. Zatem górny resor mamy już odseparowany cały. Teraz zabieramy się za dół. Najpierw sobie odbytujemy lice. Przechodząc do tego oczywiście, do tunicy. Lice są dość grube tutaj, dlatego trzeba użyć dość dużej temperatury, aby je wydostać z portów. Wydaje mi się, że nawet tutaj chyba jest to dość tak sprytnie zaciśnięte. Zobaczymy, czy nie trzeba będzie jeszcze tutaj ucinać tego, albo ewentualnie rozginać. Ale nie, widzę, że wychodzą. Jest super. Jedna jest i kolejne idą tak samo. No i mamy głośnik kicker. Głośnik został otworzony, w tym momencie możemy podnieść jego zawieszenie, ale przepraszam. Głośnik zostanie otworzony, zostało nam jeszcze tutaj troszeczkę do odseparowania, jeżeli chodzi o dolny resor. Za chwileczkę dojdzie do otwarcia układu i zobaczymy, co tam się dzieje. Ja już tam pokątnie troszeczkę widzę,
Sepkan jest w nienagannym raczej stanie, ale jeszcze się przekonamy, jak zobaczymy to bardziej z bliska. Na razie jeszcze nie możemy dostać się tam do środka. Nie całkiem, jeszcze jest to obserwowane. Zaobserwowałem jeszcze jedną wadę w tym głośniku, jeżeli chodzi o jego konstrukcję. I teraz ta konstrukcja, ciekawe z czego wynika. Zobaczymy, czy dolny resor jest oryginalny, czy też być może w ramach napraw, które tutaj być może już kiedyś ktoś robił, czy może był wymieniony na jakiś inny, dlatego że okazuje się, iż ten resor ściąga jakby całą membranę w dół. Znaczy inaczej, membrana ściąga ten dolny resor w dół i on w kierunku dołu nie ma już sprężystości, jakby takiej swojej elastyczności, żeby mógł pozwolić membranie podążać w kierunku dolnym. Natomiast w górę jak najbardziej. I teraz to sprawia, że cewka nie znajduje się w samej szczelinie, tylko znajduje się dużo poniżej niej. I stąd też prawdopodobnie brały się nasze takie podrygi, gdzie gdy cewka wydostała się z tej szczeliny, z dołu tego magnesu, w szczelinę jakby, to nagle zaczęła znajdować się w najsilniejszym polu magnetycznym i stąd pojawiały się te jakby podbicia. On pracował mniej więcej tak, a za chwilę bywało, że takie, jakieś takie wyskoki miał głośnik, tak robił. Więc to po prostu bywało przez to, że dolny resor jest naprężony ku dołowi. Ja może postaram się to zobaczyć, nie wiem czy ta kamera, która to będzie w stanie zobaczyć. Zobaczcie, może trochę widać, może nie, ale postaram się to wam pokazać. W stosunku do kosza, ta membrana jest jakby ściągnięta w dół. Natomiast góra głośnika jest ustawiona dobrze, czyli wygląda na to, jakby dolny resor był wklejony w taki sposób, że nie jest jakby zsynchronizowany z położeniem nominalnym górnego resora, gdyż przy nominalnym położeniu takim neutralnym górnego resora dolny resor jest ściśnięty w dół, naprężony jest. No nie jest to dobre w tym momencie rozwiązanie, coś tu poszło komuś nie tak. Otwieramy to wszystko i zobaczymy jak to wygląda, sprawdzimy tylko czy kamera dobrze filmuje. No i dokonujemy otwarcia oficjalnego. Jak widać, cewka ma kolor naturalny. Nie jest to najwyraźniej nic zniszczone. Ułożymy go sobie tak. Nie ma żadnych przebarwień. Sprawdźmy karkas. Karkas jest prosty, delikatnie może jest ściągnięty, ale głośnik nie miał objawów obcierania o rdzenie magnesu, więc tutaj jakby no nie będziemy rzucać podejrzenia żadnego na to. Jedyną przyczyną prawdopodobnie było to, że cewka z tą szerokością nie jest ustawiona w taki sposób, że szczelina nie znajduje się jakby w połowie jej, tylko znajduje się tu. Jeżeli głośnik wyskakuje, to nagle znajduje się jakby w większym polu magnetycznym i nagle zostaje dużej siły i stąd te duże wyrzuty, natomiast za chwilę membrana wraca na swoje miejsce i znowu pracuje w takim jakby skrajnym położeniu, nie do końca w pełnym polu magnetycznym magnesu. Może się też tak dziać z powodu na przykład wymiany cewki i zbyt głębokiego wklejenia tej cewki. Przez to też membrana pracuje właśnie w złym zakresie względem szczeliny. Sam kołosz wygląda przyzwoicie, nic złego się tutaj nie dzieje. Czyściutki w środku. W zasadzie głośnik wygląda jak nowy w środku. Przemyjemy tylko troszeczkę delikatnie tutaj. Delikatnie przemyjemy
wnętrze, żeby kurzu się pozbyć. Spróbujemy ustalić i zobaczymy, co się da zrobić w tym momencie z tym dolnym resorem i ustabilizowaniem całego układu względem szczeliny magnesu. Jak widzicie, nie każdy głośnik ma widoczne jakieś takie drastyczne uszkodzenia. Nie są to głośniki, które mają jakieś zwęglone cewki, a jednak nie wychodzi tak jak powinien. Przyczyn może być multum i to mogą być przyczyny różnego rodzaju. Widoczne bądź też gdzieś tam wynikowe jakieś. Domyślam się, że ten głośnik po prostu musiał długo gdzieś leżeć. Prawdopodobnie leżał membraną do dołu i głośnik był po prostu oparty o tą membranę, co sprawiało, że napięło dolny resor. On się odkształcił pod wpływem bądź wilgoci, bądź po prostu mechanicznego naprężenia. No i mu się już tak zostało i stąd też trzyma tą membranę właśnie w złym położeniu. Zobaczymy, czy uda się nam kupić taki resor. Jeżeli tak, to go wymienię po to, żeby mógł bazować głośnik na ułożeniu optymalnym w stosunku do szczeliny w magnesie. To tyle na ten moment, jeżeli chodzi o ten głośnik. Będziemy walczyć z tematem dalej, jak tylko uda nam się pobrać wszelkie pomiary i zamówić potrzebne do niego części. Pozdrawiam serdecznie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i nie zapomnijcie oczywiście polecać kanał na Facebooku bądź też innych mediach społecznościowych. Pozdrawiam serdecznie, ciao!